W tym zadaniu mamy określić, czy podany układ równań jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny. Czyli najpierw, jeżeli spojrzymy sobie na podpunkt A, to doprowadźmy oba te równania do jak najprostszej postaci. Czyli to pierwsze równanie przepiszmy, natomiast tutaj musimy ten nawias pomnożyć przez trójkę, tak? Czyli mamy 2x plus 3y i 3 razy minus 2 to minus 6 równa się 1. Następnie tą minus 6 przeniesiemy na stronę prawą, czyli mamy 2x plus 3y równa się 7, a tutaj 2x plus 3y równa się także 7, tak? Ponieważ mamy 1 dodać 6. No i zwróćcie uwagę, że po lewej stronie mamy 2x plus 3y, tu mamy 2x plus 3y, czyli lewe strony mamy takie same, ale prawe strony także mamy takie same. Czyli to oznacza, że tutaj będzie nieskończona liczba rozwiązań, czyli taki układ równań nazywamy nieoznaczonym. No i to sobie napiszmy, że to jest układ równań nieoznaczony. Mamy dwa takie same równania. Jeżeli spojrzycie na podpunkt B, no to także musimy sobie to drugie równanie doprowadzić do prostszej postaci. Czyli pierwsze równanie przepiszę, a tutaj mamy 1 druga y równa się 2x odjąć 2. Następnie to równanie uporządkuję, czyli x przyniosę na lewą stronę. Oczywiście pierwsze równanie nadal przepiszmy, czyli mamy najpierw x minus 2x plus 1 druga y równa się minus 2. A następnie to drugie równanie pomnożę przez minus 2. No i co wówczas mamy? Tak, pierwsze równanie bez zmian, a w drugim minus 2x razy minus 2 to 4x, 1 druga razy minus 2 to minus 1, czyli minus y, a minus 2 razy minus 2 to będzie 4. No i teraz mamy troszkę inną sytuację, ponieważ lewe strony są takie same, natomiast nie zgadzają nam się strony prawe. I taki układ to będzie układ równań sprzeczny, który nie posiada rozwiązań. No i spójrzmy teraz na podpunkt C, czyli tutaj także doprowadźmy ten układ równań do jak najprostszej postaci. Czyli tutaj najpierw zapiszmy x, czyli mamy minus x, następnie y, czyli plus 2y równa się 8. No a tutaj w przypadku drugiego równania cały ten nawias pomnóżmy najpierw przez 2, czyli lewą stronę przepisałam. No i mamy 2y odjąć 4. No i to należy także uporządkować. Mamy zatem minus x plus 2y równa się 8, a tutaj x odjąć 2y równa się minus 4 odjąć 4, czyli minus 8. No i teraz pomnóżmy sobie na przykład to pierwsze równanie przez minus 1, czyli minus x razy minus 1 to x, później mamy odjąć 2y równa się minus 8. No i zauważcie, że to drugie równanie będzie dokładnie takie samo jak to pierwsze, a to oznacza, że jest to układ równań nieoznaczony, który ma nieskończenie wiele rozwiązań.